A zobaczcie, dzisiaj powstał taki przyrząd do gięcia obejm. Takich, co tutaj widzicie, o, podobnych. Co to jest? Stal zwykła, czarna. Szerokość 30, grubość 3 mm. A prawdopodobnie będzie robione 2,5. Tutaj na próbę mam kawałek aluminium. I zaraz wam pokażę przyrząd. Ale najpierw jeszcze chciałbym was zaprosić na mój drugi kanał Made in Stal. Niektórzy pewnie nie wiedzą, a niektórzy już tam bywają. Zobaczycie, nie, przepraszam, na Jacek Ptasiński, bo to będzie na kanale Made in Stal. Już mi się kiełbasi, przepraszam, przepraszam. Na kanał Jacek Ptasiński i na maliny i inne rośliny. Zobaczycie tam dużo narzędzi, jakich zrobiłem sobie do ogrodu. No i jak sobie radzę z malinkami. Dobra, a teraz tutaj wracając. To jest, ręcznie się wysuwa. Wsuwa się tu ten. Korbka jest na razie za długa może, ale to wszystko dopracuje się i wszystko będzie dobrze. Trzeba by to imadło też zamocować, ale to zaraz pojadę do kuzyna, tam zrobimy próbę. On ma takie te blachy, może wezmę kamerę, to jeszcze wam pokażę na grubszym materiale. Bo na tym to nawet nie będzie miało co robić bardzo. Nawet nie ma co, zobaczcie, jak idzie jak w masło. Idzie jak w masło, nawet nie mam co robić. No, żadnego wysiłku. No tam jeszcze... Żadnego wysiłku nie wkładam w to, żeby to ten. A ta jeszcze imadło jest nieprzykręcone. O, widzicie? No i dobra. I teraz tylko wystarczy obrót wyluzować. O, dwa. To zaraz powinno już wyjść. No, trochę sprężynowało. O, i zobaczcie, jak szybko powstaje. Także myślę, ja zrobiłem to po to, że tą rączkę zawsze zdążę uciąć. Ale zobaczcie, jak fajnie wyszło. No. Tam będzie prawdopodobnie przy stali czarnej troszeczkę inaczej to się układać. Ale o to idealnie pasuje tutaj. Także to jest wszystko robione pod ten wzór, bo to jest rura chyba 1,5 cala. 1,5 cala, tak. 51 czy 3 mm w środku ma. No. No także zadowolony jestem. A przy okazji, zobaczcie, zrobiłem sobie taki młotek, znalazłem do spawania. Młotek, ta stal jest utwardzona, tu już dobrze nim, jak to się mówi, stukałem. On się trochę stępił, ale na samym czubku. Nie będę go ostrzył. A dlaczego? A no dlatego, że jak go naostrzę, to teraz z powrotem się szybko stępi. A tak to on się utwardzi. Tutaj też widać używanie, ale to niczym nie przeszkadza. Także zapraszam was na drugi kanał Jacek Ptasiński i maliny i inne rośliny. Tam jest dużo o malinkach. No już mam w tej chwili około 200 malin. Miałem 250. No nie wiem, ile się z tego nie przyjmie, bo część przemarzło, bo to były sadzonki z tego roku, ale więcej na ten temat, na maliny i inne rośliny. Dziękuję.